Siema, siema, hejos. Dzisiaj jadę grandzić w warsztacie z Raptorem. Będziemy tam działali z nie wiem jakimiś ostrymi sprzętami. Boszem pewnie, ale to zobaczycie na miejscu, co będziemy działać. U nas dzisiaj trochę śnieg popadał. Może jutro wykorzystamy tą pogodę do upalania na żwirowni. To będzie akurat pogoda na kłady. Fajne uślizgi będzie można robić. Ale jak na razie to tylko na samochodzie mam. Ale patrzcie, skuter, mimo że pogoda kiepska, u nas jeżdżą cały czas. U nas skutery i motocykle całą zimę jeżdżą. Z tyłu mam, o zobaczcie, na dachu jeszcze śnieg. Tu z przodu też. No i właśnie nie wiem, u nas organizują Moto Mikołaja, ja to nazywam Kłada Mikołaja. Być może, że pojedziemy, być może, że Tomek sprzeda Kajo, kupi LTZ T400 lub jakiegoś innego kłada zarejestrowanego i pojedziemy na dwa kłady tam. No, Beta też w uślizgi mi wchodzi, bo jest zimno, mokro. Jestem na miejscu. Kierunkowskazy mam do wymiany i zderzak przedni, a śruby mi po prostu nie odchodzą dobrze. Jest Raptor rozebrany. Czeka właśnie na zmianę zderzaka i kierunkowskazów. Z kierunkowskazami to sobie poradzę, ale tutaj znowu się tak pokrzywdzę, że trzeba coś pokombinować. Nie mogę odkręcić. Dwie górne odkręciłem, dolnych nie. Musimy poprostować po ostatnim zderzeniu z busem. Ezi? Oskar. Oskar. Trzy prezenty przywiozłem do Kajosa. Pod kolor. No. Ideolka. Więcej zabawy było, bo dużym to zaraz by przeciętnie. No, a tak będziemy się bawić. Tak, będziemy ciąć go. Będziemy. No, może kiedyś. Może kiedyś. Słuchaj, jest temat taki, że śruby się pogięły na tyle. A od kierunków, czy o czym mówisz? Nie, od tego bumpera. I patrz, ja sobie to kręcę. Bo ja nie widzę, wiesz jeszcze o co chodzi? Dobra. Te dwie od dołu odkręciłem. Tu imbus, o to ci chodzi, nie? Tak, a z tak. Tym masz problem? No, nie mogę tego odkręcić. Kręcę i... I się nie rusza? I się nie rusza. Kawałek pręta to mam, ale... Ale co pręta? Dawaj... O, teraz lepiej wszystko widać, nie? No. I patrz, tu jest nakrętka. Patrz, my to kręciliśmy, te imbusy. No. I tu są po dwie nakrętki kontrujące. Chodź, teraz zobaczymy imbusem, co się dzieje. Gdzie tu jest strony? Chodź, wiesz, no te blaszki, strony. Te dwie blaszki to sobie zrobimy. Odegniemy ręcznie. No, idzie, no. Zrobimy najlepszy mi młotek. Nie, nie, no znajdę ale zaraz. Czekaj. No, już patrz, już się rozwaliło. Odkręciło się tylko. No. Złapiesz kłada? Bo jak ja będę... Czekaj. Równicę użyjemy do tego. No o Jezu, co to będzie ostro, ty. Trzymaj kłada. Ja się chowam. Czekaj, nie, dobra, poczekaj. Nie ma sensu, kierownica się wygnie. Już prężyło. Czyli co, bosza? Nie bosza, no czymś musimy jakąś brechę złapać, brechą. Albo na tym, na większej grzechotce. Nie, bo ci się klucz zgiął aż. Tak? Klucz się zgiął? No. W łokciu strzeliło. Nie, to by się... Nie, też mi strzelił. No, ale klucz się zgiął do... Aż do ramy tutaj. On się zginął, czy się... Zginął. Ja tak się zastanawiam, po co ty tego bombardiera dałeś do mechanika? Jak żeśmy mogli sami zrobić? Nie, ale ja wiązki elektrycznej nie zrobię. A ja ci zrobię wiązkę. Znaczy wiązkę elektryczną zrobię, ale będzie to trwało miesiąc i... Jedną śrubę mamy. Wow. Poszło. Teraz patrz. A co ci się pytałem, masz brechę? No mam, ale bez dziury. Aha. Złopałem, wiesz. No, no. Do studzienek. Dobra, to idę szukać. Oskar, zobacz. No. Co ty na to? To jest jak klucz do świec, tylko do pociągu. No. Mam taki. Na stanie. Pociąg? No pociąg. Sam se pociąg. O kur... Widzisz? Dźwigniać nie daje. O! Co, poszło? Albo klucz gniemy, albo poszło. No, kręci się. Idzie. Ale zobacz, jaka operacja, co? Spodziewałbyś się tego? No, że tak śruba będzie... O, patrz, śruba pękła. Czyli tak była napięta, że aż pękła w środku. Patrz, jest. Widać. Jest uwalona. No. Tylko teraz... Jeszcze. Tak uwolniłeś. Tylko teraz to zdejmiemy, tu jest lampa, a tu będziemy musieli
Przewiercić, nie? Bo ona mam wiertarkę, no. No to wszystko wiertarka. No już prawie jesteśmy w domciu. To lampę przełóżmy, to też, tylko uwaga, żeby kable. Jakaś podkładka wypadła. I to musimy zerwać. Obalić go. Zasłoniłoby ci od oleju, od ciśnienia oleju, nie? Ale właśnie. Ty, a może najpierw sobie jeszcze to. A to już. O, chodź. To już zacznie. No. Wchodzisz na warsztat do mechanika, no. I jest osłona BHP, to chuj nie mechanik. Aha. No się boi. Aha. To nie wiedziałem. No, także Raptor po wypadkach to już te mocowania tak wyglądają. Nie możemy się tego przewiercić. Wiertła już, nie wiem, zużyliśmy chyba ponad 10. Czekam jutro na właśnie Piotra mechanika, który przyjedzie tu z dobrymi narzędziami. No, on idzie tutaj. Na górną część. Ale zobacz, i tak śruby nie pasują. Ty, to na chuj my to wiercimy. No, trochę lipę. Ale nie... Dwie godziny wiercenia. Ty, to póki mamy wiertła, to możemy chyba to zrobić. No widzisz, to nie trzeba czekać na mechanika. Ale numery, ty. Dobra, robimy, kończymy tą robotę, byki. Na pewno się uda, tylko dobry pisak. Zobacz, to mega, jak blacha wygląda fajnie. Ona już się nadaje. Tak? Dobra, jest, nie? Tak. To mega, jak myślisz, bo to Mikołaj za tydzień pojedziesz kładać? Czy osobówką? Osobówką chyba. No, zaczyna to wyglądać. Mam nadzieję, że teraz z tym zerzakiem kład będzie lepiej wyglądał. Znaczy, mi się podoba. I myślę, że jest fajnie. Spoko loko. Jeszcze tylko kwestia założenia lampy, zrobienia dodatkowego mocowania, znaczy przewiercenia i użycia poprzednich mocowań. No, nie wiem. Moim zdaniem powinno być lepiej. Lewa w górę, w byki. Do zobaczenia na kładu Mikołaja w Inowrocławiu, na rynku. Na pewno pojedziemy kładem i na pewno będzie, bączki będą na rynku. Jazda na kole nie, ale bączki na pewno jakieś. Jakieś slajdy, coś tam tego. Spalenie gumy, o, spalimy gumę. Fajna tam jest kostka, jak będzie jeszcze mokro, to będzie jeszcze bardzo fajnie, bo będzie ślizgo, będzie można tam fajne rzeczy porobić. Do zobaczenia. Na pewno nie jeden z was spali tam gumę. I wszystkiego najlepszego na Mikołajki. Hejos. Większa pasja, inaczej żyć nie umiem. Enduro. Jeśli tego nie czujesz, to nigdy nie zrozumiesz. Enduro.